Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w 9 już części drugiego sezonu jednej z waszych ulubionych serii, czyli niepokojących reklam telewizyjnych. Ten materiał będzie się trochę różnił od całej reszty, spędziłem nad nim trochę więcej czasu i uważam, iż jest jedną z najlepszych części tej serii od dawna. Dzisiaj płynnie przejdziemy od dość osobliwej reklamy pewnej znanej marki kulinarnej z tym jakże ponurym strachem na wróble. Następnie przeniesiemy się do słynnej pizzerii Chuck E. Cheese, na której podstawie powstała pierwsza część FNAF-a. A mówiąc dokładniej, rzucimy okiem na jej spot reklamowy. Następnie zaś zajmiemy się dość interesującą, lecz zarazem bardzo zagadkową reklamą, pochodzącą sprzed kilkudziesięciu lat, nakręconą całkowicie w czerni i bieli. A materiał ten zakończymy historią niezwykle dziwnej reklamy, pochodzącej z końca XX wieku, w której to znalazł się ikoniczny już dla tej serii klaun Ronald McDonald. Dlaczego jest go tak dużo w ostatnich filmach? Cóż, na to pytanie jeszcze odpowiedzi nie uzyskacie, lecz już wkrótce troszeczkę się w tym temacie zmieni. Poczekajcie jeszcze do przyszłego tygodnia. Tymczasem, moi drodzy, ja już nie mam zamiaru przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie, a jeżeli jesteś nowy, to czym prędzej zasubskrybuj ten kanał, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a decyzji tej na pewno nie pożałujesz. Zostaw także kciuka w górę, próg na dziś to 1500, miejmy nadzieję, że nam się uda, a tymczasem, proszę, dajcie się ponieść kolejnej już części z serii niepokojących reklam telewizyjnych. A rozpoczynamy od pochodzącej z 1985 roku reklamy marki Knorr. Jestem pewien, iż o tej marce słyszeliście już niejednokrotnie, a podczas pobytu w jakimkolwiek sklepie spożywczym wielokrotnie natknęliście się na ich produkty. Ta reklama to twór stanowczo nieodpowiedni do emisji w telewizji. Jest ponury i jednym słowem niepokojący. Widzimy tutaj pewnego stracha na wróble, znajdującego się na polu. Niebo wydaje się zwiastować nadejście burzy. Wraz z rozpoczęciem się poważnej ulewy, strach na wróble wstaje. W jakim celu? O tym przekonacie się sami. Whether you're cold or whether you're wet, you'll weather it better with a warm, welcoming Knorr soup. Like Knorr blended golden vegetable. Wholesome, nourishing vegetables selected and blended for a soup that's thick but smooth. Soup in a cup. Soup in a bowl. There's no soup more satisfying. Knorr soup. So good you go. Teraz pora na prawdziwą gratkę dla fanów FNAF-a. Jeżeli graliście w pierwszą część serii, i mam tutaj na myśli jedynie sam oryginał, nie zaliczając żadnych innych części, typu dwójki, trójki, Star Location i tak dalej, żadnego Remnantu i tym podobne. Wracając, jeżeli graliście w oryginał, zapewne wiecie, iż historia w nim zaprezentowana oparta jest o prawdziwe wydarzenia, które zaszły w jednej z restauracji sieci pizzerii Chuck E. Cheese's. Otóż 14 grudnia 1993 roku wskutek strzelaniny czterech pracowników pizzerii straciło życie, a piąty został poważnie ranny. W
przyszłości. Miało to oczywiście swoje dość niecodzienne konsekwencje, jednak na ten temat kiedyś chciałbym stworzyć cały oddzielny film, w którym szczegółowo i czytelnie opisałbym całą historię, która miała miejsce 14 grudnia 1993 roku. Tymczasem rzućcie okiem na tę reklamę owej sieci fast foodów, która pochodzi z lat 80. Pytajniki, które widzieliście przed chwilą, myślę, że w jak najbardziej oczywisty sposób prezentują moją reakcję po zobaczeniu tej reklamy. Tytuł filmu na YouTube, na którym znalazłem tę reklamę, w dosłownym tłumaczeniu brzmi: reklama telewizyjna zestawu do skracania głowy wiedźmy. Brzmi egzotycznie, prawda? Tak samo jak i wygląda. Teraz spójrzcie sami na to, jak przedziwna ta reklama jest. Secret they brought back for you is incredible. The Pressman Witch Doctor Head Shrinker's Kit. Plastic flesh, mixing cauldron and petrifying potion. Just pour it into the mold and in minutes you can add monster hair. Paint it with a coloring kit included or make up your own decorations. In 24 hours the heads shrink down. Now shrunken heads for all occasions. Collect them, swap them, give them to your witch doctor friends. You can always cook up more with Pressman's Witch Doctor Head Shrinker's Kit. Teraz czas, byście rzucili okiem na prawdziwą wisienkę na torcie, związaną z McDonaldem, a dokładniej ikonicznym klaunem Ronaldem McDonaldem, o którym tak na marginesie więcej za parę dni, ale póki co niczego wam nie zdradzę. Jest to spot telewizyjny pochodzący z lat 70. i z tego, co udało mi się odnaleźć, jest to 21. spot. Co interesujące, trwa powyżej 10 minut i w skrócie prezentuje nam pewną historyjkę, którą jednak dość ciężko było mi śledzić, jednak cała otoczka, klimat tej reklamy wręcz sprawił, że pokochałem ją. Jest naprawdę czymś świetnym, przynajmniej dla takiego entuzjasty rzeczy tego typu jak ja. Teraz czas, byście sami rzucili na nią okiem, jednak pokażę wam przede wszystkim te moim zdaniem najciekawsze fragmenty, żeby nie marnować dłużej waszego czasu, a link do całości znajdziecie w opisie tego filmu. Get yourself ready for a trip through McDonald's. Hey there, Ronald! Hiya! Hiya, Mayor McCheese, what's new? Well, you see, this McDonald Land Happy Cup is new. There's a picture of me on it, you know. Say, that's quite a smile. Yes, mighty snappy, mighty snappy. Hey, there's Big Mac. And the crafty old Hamburglar. And look, they've captured the real Captain Crook. Am I really that gorgeous? Say, Ronald, you don't look half bad on plastic. Isn't that rather severe? Oh, well, 1 week dead without rutabagas then, you know. Now, let's all adjourn. To McDonald's for cheeseburgers. To get a cheeseburger, you know. Get yourself ready for a trip through McDonald's Land. Listen, Ronald. It sounds like the goblins. It is the goblins. They're heading for the French fry thatch. He's right. A gaggle of goblins is going to gobble the goodies. What'll we do, Ronald? Watch this. Call Captain Crook. Hey. How about taking these French fries over to Mayor McCheese? Eh, sure I will. Now they're mine, hardy. Uh-oh.
looks like Captain Crook's in for a little surprise. Back, you mophead star! Nobody got the French fries. Except us. And aren't they good? In McDonald's land by McDonald's. One bright sunny day in McDonald's land. The burger alarm! Cried Tim. Why, it's that crafty land. It's the merriest, merriest meal. Who's the McDonald's? McDonald's. In the spring, summer, winter, and fall. Who's the trickiest? Who's the finest, wickiest? McDonald's. 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 Get yourself ready for a trip through McDonald's land. It was harvest time in McDonald's land. Look, Ronald, we picked all these hamburgers ourselves. Great! And I picked these. Those are just leaves, Mayor McCheese. You should leave the leaves. If we leave the leaves, they'll feel left out. Then we'll leave. Let's leave. As Ronald set off with his trainload of delicious McDonald's hamburgers, he never suspected that just around the bend... This is a train robbery? Ronald wouldn't give hamburgers to the Hamburglar. Or would he? We can't sleep. We need some cookies. It's your turn to get the cookies, you know, Ronald. It always is. Luckily, McDonald's now has delicious cookies. They're crispy and crunchy and fun to eat. They come in the shapes of your favorite McDonaldland friends. I'll trade you two Big Macs for a Captain Crook. You're not worth it. Oh, yeah. Oh, no. Not again. Now we can't sleep with the moon shining in our eyes. It's your turn to put out the moon, Ronald. It always is. Shh. McDonaldland cookies are at McDonald's. Now. No i moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale i mam nadzieję, że podobała wam się ta wycieczka do czasów lat 70., 80. i 90., a także tej dziwnej reklamy, która zdaje się, że pochodzi jeszcze sprzed tych trzech dekad. Mam ogromną nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jak tak, to pamiętaj, aby strzelić pod nim kciuka w górę. Próg na dziś to 1500. Zasubskrybuj proszę także ten kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Zapoznaj się także z moimi poprzednimi produkcjami, a także wyczekuj tych następnych. Gorąco zapraszam Cię do obczajenia mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także przede wszystkim serwera Discord, gdzie Ty możesz codziennie ze mną popisać bądź porozmawiać na czacie głosowym. Jeszcze nim skończymy ten materiał, chciałbym pozdrowić następujące osoby. Kacper P, polski pilot, FS, Michało 505, Szampon, a także Tadziu, pracownik miesiąca. Pozdrowienia lecą do was, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty także chcesz zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to proszę daj mi o tym znać w komentarzu na dole. A także ogromne podziękowania dla wszystkich osób wspierających ten kanał. Teraz widzicie listę wszystkich osób, które mają w niego wkład. Jeżeli chciałbyś do nich dołączyć i otrzymać interesujące bonusy, to zachęcam cię do dołączenia do osób wspierających ten kanał. Tymczasem to już tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych filmach i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!